Witam Państwa serdecznie na kolejnym już moim wystąpieniu na masterclass. Teraz w dniu dzisiejszym zajmiemy się korektą 1 do jednego i zadamy sobie pytanie, kiedy grać, a kiedy nie. I przede wszystkim, co zmieniło się przez ostatnie 20 lat. Bo to, jak ja czy inni uczestnicy Trading Roomu Blaise'a Gilmura. O, no już właśnie prawie 20 lat temu, rozgrywaliśmy korektę 1 do jednego. no wydaje mi się, że w tej chwili nie do końca ma rację bytu. Pewne warunki zewnętrzne na tyle się pozmieniały, że tę metodologię, wydaje mi się, że bardzo ciekawą i dobrą, której twórcą był Bryce Gilmour, powinniśmy stosować nieco inaczej, ale o tym wszystkim za chwilę. Przede wszystkim mówiąc o korekcie jeden do jednego pojawia się słowo korekta i tutaj chciałbym położyć jasny nacisk na znaczenie słów, na znaczenie słowa korekta. Jak zajrzymy sobie do Wikipedii, to przeczytamy, że korekta to jest poprawianie błędu lub niedoskonałości, poprawianie błędu Wniosek z tego, że ten błąd musiał gdzieś nastąpić. Wiadomo, od razu, jeżeli myślimy o korekcie, to nasuwa nam się, przychodzi nam na myśl trend. Korekta następuje w trendzie, czyli pojawia się kolejny element, że musimy mieć trend i ten trend musiał popełnić błąd, dlatego pojawia się korekta. Każdemu w tym momencie przychodzi na myśl od razu korekta płaska. Myślę, że wielu osobom znającym analizę technicznej, techniczną przychodzi od razu skojarzenie z korektą płaską, pędzącą czy nieregularną. I w ten sposób myślimy o korekcie. Czy korekta jeden do jednego, czyli równość odcinków. A co tutaj jest zasadnicze zasadniczym elementem? Zasadniczym elementem jest to, że. Trend nie powinien się skończyć, czyli nie powinna nastąpić dystrybucja w tym trendzie, tylko trend pokazuje, robi jakiś błąd, na przykład wolumen maleje. W tym momencie nie ma partycypacji w tym trendzie i rynek cofa się do poszukania nowego popytu. Myśląc o takich korektach, właśnie jak płaska, czy pędząca, czy nieregularna, jak widzimy te wzorce i setupy, no to w zasadzie mamy potwierdzenie tego, że to była korekta wtedy, kiedy. No, już rynek osiąga nowe szczyty i wtedy wiemy, że była korekta. I warto dlatego się cofnąć krok do tyłu, żeby zdać sobie z tego sprawę, że istotnym elementem do tego, żeby rozgrywać w ogóle korektę, jest to, żeby nie widzieć, nie zauważyć, żeby widzieć, że trend nam się nie skończył i że nie mieliśmy dystrybucji. I teraz mówiąc o trendzie, to chciałbym się cofnąć do definicji trendu. Taką myślę, że najbardziej znaną jest definicja według teorii Do, ale ja bym chciał sięgnąć też do definicji Livermola. I co on pisze o trendzie? Jest to sekwencja impulsowych ruchów. Impulsowych ruchów. Tutaj widzimy, pojawia nam się takie, takie słowo impulsowych, czyli o pewnym charakterze ruchów i reakcji przeciwnych opartych na popycie i podaży. Jeżeli przełożymy sobie to na, pojedyn na język pojedynczych barów, to wychodzi nam, że w trendzie wzrostowym generalnie popyt wygrywa na dołkach, jest nieograniczony, dlatego każdy dołek musi, powinien być wyżej. W trendzie spadkowym odwrotnie, każdy dołek powinien być, każdy szczyt powinien być, być niżej. Jeżeli sięgniemy do teorii doła, mniej więcej w ten sposób możemy to zaprezentować. Tutaj też mamy sekwencję teorii doła. Trend definiujemy jako sekwencję coraz wyższych szczytów i coraz wyższych dołków. Jeśli mówimy o trendzie wzrostowym, trend spadkowy w drugą stronę. I to jest podejście do trendu, które znamy wszyscy. Przynajmniej wszyscy, którzy zderzyli się w jakiś sposób z analizą techniczną. Jeżeli popatrzymy, popatrzymy na ten wykres, to ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze. Na pewien podział, na pewne rozdzielenie między strukturą rynku a trendem. Co mam na myśli? Jeżeli popatrzymy sobie na tę strukturę ewidentnie wzrostową, to teraz, jeżeli popatrzymy sobie, widzimy po dalszej historii, że to była korekta, ten ruch do dołu, on nie łamie struktury wzrostowej, czyli mamy dołek, szczyt, wyższy dołek, Wyższy szczyt, i tutaj mamy generalnie wyższy dołek w tej strukturze, w strukturze wzrostowej. Ale mówiąc o trendzie, jak się stanowimy nad tym miejscem na tym wykresie, to ewidentnie mamy trend spadkowy według tak dobranego układu swingowego, bo mamy szczyt, dołek, niższy yy, szczyt, niższy dołek, i w tym momencie mamy trend spadkowy. Jeżeli to przeniesiemy na bary i popatrzymy sobie, na jakiś ruch spadkowy na poszczególnych barach, nie w układzie swingowym, tylko barowym, to zobaczymy, że w tej strukturze wzrostowej w zasadzie trend zmienia się nam na spadkowy na tym barze, gdyż mamy w zasadzie, w zasadzie już na tym barze, na drugim barze zmienia nam się trend, gdyż mamy spadek, wzrost, i kolejny spadek, czyli dołek, niższy szczyt, niższy dołek. Tutaj już mamy w tym momencie po wybiciu tego dołka mamy zmianę trendu na barach na spadkowe. Patrząc całościowo na ten wykres, cały czas mamy układ struktury wzrostowej i rynek daje nam pewien edge w pewnych miejscach. I jednym z tych takich podejść do do tego edge, do takiego miejsca, w którym możemy oczekiwać zakończenia się korekty, jest korekta 1 do 1, której autorem metodologii opartej o korektę 1 do 1 był Bryce Gilmour, tutaj mogę przypomnę, no byłem jednym Polakiem, który był w Trading Roomie Bryce'a Gilmura, także no parę takich niuansów na ten temat mogę opowiedzieć. Wróćmy do korekty 1 do 1. Co to jest ta korekta 1 do 1? Jest to korekta równa równa pod względem cenowym, właśnie jeżeli mówimy o cenie, bo również może być pod względem czasowym. W domyśle nie przekraczająca, czyli warunki korekty 1 do 1 są spełnione wtedy, kiedy kolejna korekta nie przekracza tej korekty poprzedniej, swą wielkością w punktach bądź co istotne w wartościach procentowych poprzedniej korekty. Tutaj się pojawia. Wartości procentowe to jest taka ukryta korekta 1 do 1, nie zawsze widoczna, a czasami bardzo fajnie sprawdzająca się na rynkach jako taki edge. Myśląc o korekcie, to o tym o czym mówiliśmy na początku, korekta jest to ruch przeciwny do trendu, nie naruszająca jego struktury wynikającej z price action, na co właśnie zwracałem uwagę, że tak struktura powinna być zachowana, jeżeli mówimy o korekcie. korekta 1 do 1 Gilmour używał jako takie główne kryterium określania Trendu. Jest to pewnego rodzaju uproszczenie. Nie jest idealne, nie obejmuje pełnej definicji trendu, ale zawęża spojrzenie na trend i systematyzuje nasze podejście. Jasno stawia reguły i wcześniej nam sygnalizuje, że mogą być jakieś kłopoty, kłopoty na rynku, e, patrząc już rozwijając, patrząc na strukturę rynku i właśnie na trend. Co jest istotne? Patrząc na korekty 1 do 1, powinniśmy to robić multiinterwałowo. Czyli patrzeć na różnych time na różnych interwałach czasowych. Tutaj pora znowu na małą dygresję. Czy rynek ma jakiś interwał? Warto się nad tym zastanowić. Dlaczego patrzymy na wykresy pięciominutowe, minutowe, piętnastominutowe, godzinne, czterogodzinne? A dlaczego nie patrzymy na siedmiominutowe, dwunastominutowe, sześćdziesięciominutowe na przykład? To my narzucamy jakiś interwał do tego, żeby coś zobaczyć na wykresie rynek nie ma interwału. Tutaj możemy troszkę inaczej popatrzeć na to, jeśli mówimy o barach, czy świecach dziennych, czy tygodniowych, one są w jakiś sposób wymuszone przez inne czynniki zewnętrzne, ale mówiąc o handlu intradayowym, o tych interwałach, musimy sobie zdać sprawę, że to my próbujemy narzucić temu wykresowi interwał, a tak de facto rynek jest bez interwału, ale to taka dygresja z boku. Wróćmy do korekty 1 do 1. Tutaj jeżeli sobie popatrzymy multiinterwałowo na wykres, przykład trendu wzrostowego, to powinniśmy, powinniśmy poprzez patrzenie na korektę 1 do 1, po prostu od razu widzieć, czy rynek, rozpoznawać, czy rynek jest silny i czy respektuje założenia korekt 1 do 1. Jeżeli weźmiemy ten swing od początku, to widać, że pierwsza niebieska korekta jest największa, zwykle na początku. Ruchów trendowych, te korekty na początku są znacznie większe, gdyż większość uczestników nie spodziewa się, że to będzie nowy trend wzrostowy. W związku z tym rynek schodzi robi te korekty większe. Wraz z rozwojem trendu te korekty zwykle maleją. Coraz więcej uczestników zdaje sobie sprawę z siły trendu. Uczestniczy chce zająć pozycję, w związku z tym wcześniej kupuje, i te korekty ulegają skróceniu. Niebieska, czerwona żółta, żółta, no i nagle pojawiają się większe korekty znowu, co może wzbudzić, powinno być taką żółtą kartką, że coś się zaczyna dziać na rynku. I teraz do, według Gilmura, jak patrzymy na tę strukturę i jak patrzymy na trend i korekty jeden do jednego, Jeżeli mamy pierwszą niebieską, największą korektę i rozpoczyna nam się... Kolejny swing od tego punktu, od niebieskiej strzałki, to ten swing jest w trendzie wzrostowym, właściwie w strukturze wzrostowej, do czasu, kiedy pierwsza korekta ta czerwona jest utrzymana. Czyli dopóki rynek nie zrobi większej korekty niż czerwona, to od tego punktu rynek będzie w strukturze wzrostowej a naszym edge do potencjalnych zakupów jest właśnie pojawienie się tej korekty 1 do 1. Z kolei, jeżeli przejdziemy na niższe interwały czasowe, to zobaczymy te mniejsze korekty, na przykład ta żółta korekta. I teraz patrząc od tego punktu, rynek będzie w strukturze wzrostowej, dopóki ta korekta żółta nie zostanie przekroczona, złamana. I wtedy patrzymy, ona, te korekty, korekty żółte dają nam edge w tym, w tym ruchu wzrostowym. Jeżeli ona zostanie złamana, ta żółta, to przenosimy nasze spojrzenie na ten swing od niebieskiego, od niebieskiej strzałki i patrzymy na tę korektę czerwoną. I tutaj szukamy jako edge, na miejsce, w którym rynek może zakończyć korektę. Jako miejsce, które będzie nas interesowało. Jeżeli ono zostanie złamane, no to patrzymy. Ta czerwona korekta, patrzymy na kolejne miejsce w tej strukturze, czyli właśnie tę korektę 1 do 1, czyli całościowo na swing. Złamanie korekty 1 do 1, czyli tej niebieskiej, mówi nam o tym, że ten trend się zakończył. Z punktu widzenia metodologii Gilmura, nie z punktu widzenia podejścia do trendu, dlatego że ta struktura, jak sobie popatrzymy, nawet na poproszczeniu korekty 1 do jednego nie będzie zachwiana, jeśli chodzi o strukturę coraz wyższych szczytów, coraz wyższych dołków. Dopiero zachwianie tej struktury nastąpi przy złamaniu tego dołka pierwszej korekty, jeżeli popatrzymy sobie na tak wyglądający swing. I z tego powinniśmy sobie zdawać sprawę, dlatego to podejście Gilmura wyprzedza znacznie e, no podejście takie zmiany trendu, co do struktury. Zwykle, jak przejdziemy na bary i niższe interwały, to będziemy widzieli tutaj mniejszą, mniejsze korekty 1 do 1 w tym trendzie spadkowym, który tutaj się pojawi, ale o tym nieco, nieco później. Pamiętajmy, w danym stopniu trend jest kontynuowany do czasu, kiedy nie przekraczana jest największa korekta na tym interwale, jak już sobie zobaczymy na interwały. I tutaj pojawia się zasadnicze określenie w, w, odnośnie korekty 1 do 1, czyli overbalance. Overbalance, czyli właśnie przekroczenie, złamanie korekty 1 do 1. Jest to sytuacja, w której możemy powiedzieć, że ta struktura jest łamana pod względem korekty 1 do 1. Takie przestrzeganie reguły korekty 1 do 1 utrzymuje nasze właściwe spojrzenie na poszczególne interwały. Jeżeli korekty 1 do 1 są utrzymywane, widać, że rynek jest kontrolowany. I teraz pojawia się pytanie, kiedy następuje overbalance. Czy jeżeli weźmiemy sobie korektę na przykład 10 czy 12 punktów to jest overbalance tej korekty, czy 11 punktów to jest overbalance, czy 14, czy może 15 to jest overbalance. No właśnie, to jest nigdzie niedopowiedziane. Ja tylko powiem krótko, u Gilmura mniej więcej mieliśmy takie podejście dziesięcioprocentowe, bo to zależy od wielkości korekty. I jeżeli mówimy o, o stupunktowej korekcie, no to wiadomo, że one są mniej dokładne niż korekty na poziomie dwóch, trzech punktów. Tam ta dokładność na niskich interwałach bardzo często nie tylko bywała, ale jest no perfekcyjna w niektórych swingach. I teraz tu polega cała sztuka, żeby wydzielić te swingi, w których te korekty jeden do jednego dobrze działają i kiedy one się pojawiają. Patrząc na overbalance i patrząc na to, co się dzieje na, na obecnych rynkach finansowych, myślę, że najważniejszym podejściem w tej chwili jest łączenie tego korekty 1 do 1 ze strukturą, ze strukturą rynku i z trendem. Dwie rzeczy struktura i trend i powinniśmy to łączyć. Więcej na ten temat mówię w kursie geometrii, który w zasadzie już po masterclassie lada moment powinniście państwo mieć dostępny on będzie na XTB, ale o nim jeszcze nieco później. Patrząc na korekty 1 do 1. mówiłem o tym, że one cały czas funkcjonują. Możemy spojrzeć, poszukać takich korek 1 do jednego 1 na wykresie minutowym. Jeżeli popatrzymy sobie na to, ten wykres, to jest wykres na e, minutowy i widzimy, pojawia nam się trend wzrostowy. Pierwsza korekta 34, punkty, następna 22, kolejna 18, czyli jest utrzymana. Patrząc na tę korektę 18,5 18 punktową, jest prawie 1 do 1, czyli ta korekta 1 do 1 jest utrzymana. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Że w tej korekcie, mimo że ten edge wynikający z korekty 1 do 1, a może bardziej wynikający z innych elementów, ja bym tutaj powiedział o popycie i podaży, jest bardziej istotny. Tu mieliśmy trend spadkowy i rynek zatrzymuje nam się na jakimś edge. I teraz... Jeżeli szukamy rozegrania tej korekty 1 do 1, to nie powinni, powinniśmy patrzeć, co się dzieje z popytem i z podażą, jak to wygląda. Tutaj, dla tej korekty, ten edge jest w tej ręce bijącej popytowej, jednej czy drugiej. Tu jest dość silny popyt, dlatego ta korekta 1 do 1 no, daje duże szanse do zagrania. Popatrzymy sobie na kolejną korektę 20-punktową: 18, 20, 19,5. 20 prawie punktów, kilkakrotnie utrzymywana korekta 1 do 1. Takie rzeczy się dzieją i są naturalne i nie są rzadkością, ale nie można powiedzieć, że one są codziennie w każdym swingu. Tego typu ruchy z kontrolowanymi korektami pojawiają się w tak zwanej fazie mark up, kiedy za plecami mamy, jeśli mówimy, mówimy o trendzie wzrostowym, jeśli za plecami mamy akumulację. Pojawia się trend, kontrolowany ruch do góry, impulsowy. No i to są. To są takie fajne ruchy, kiedy po prostu jest siła trendu. Nie tylko dzieje się tak, że korekt 1 do jednego możemy doszukiwać się na niskich interwałach. Chciałem Państwu też pokazać wykres, e, wykres e, Nie, przepraszam, to jest wykres e, e, Dow Jonesa, wykres tygodniowy. I jak popatrzymy sobie tutaj na na korekty, które miały miejsce, to zobaczymy, że pierwsza większa korekta na wykresie tygodniowym to jest 2000 około 20 punktów, następna 2080, czyli coś koło 1 do 1, ale następna jest 2770 pary. No z punktu widzenia wartości, no to już jest ewidentnie overbalance, ale jak popatrzymy na strukturę tego wykresu, to widać, że tutaj nic się nie, istotnego nie zadziało, rynek zatrzymał się na innych wsparciach, czyli na innych elementach Struktury tego wykresu, które są dość istotne. Kolejna korekta 2771, 2776, no prawie 1 do 1. Czyli znowu jakiś edge się pojawia. Niższy szczyt, pogłębienie 2890, czyli coś takiego jak ruch mierzony 1 do 1, double drive nieco wyciągnięty do góry. Ale jak popatrzymy sobie na strukturę, to znowuż ta struktura całego wykresu e, nie jest załamana. Także to podejście z punktu widzenia dużych interwałów i korekty 1 do 1 odpowiednio umiejscowionej. W strukturze wykresu jest bardzo ciekawym, ciekawym podejściem, i e, wydaje mi się, że ono w tej chwili stanowi największą wartość dla osób, które no, chcą rozgrywać rynki, no, poświęcając nieco mniej czasu na obserwowanie wykresów. Dają taki edge, w którym można zostawić zlecenia oczekujące, jeżeli mamy świadomość tego. Gdzie mniej więcej w tej strukturze wypada edge wynikający z korekty 1 do 1, a jednocześnie nie łamiąc struktury wykresu. I tutaj, jeżeli mówimy już o rozgrywaniu, to chciałbym powiedzieć jasno jedną rzecz. Korekta 1 do 1 to jest metodologia. Metodologia i Gilmura, ale to nie jest system. Absolutnie to nie jest system. W trading roomie Brysa Gilmura było wielu traderów i nikt nie grał tak samo, każdy grał inaczej. Z czego to wynika? Generalnie to, że korekta 1 do 1 w ogóle działała i że teraz w ogóle można ją wykorzystywać. Przede wszystkim dlatego, że gracze nie są przygotowani na nieuporządkowany rynek. Aby skutecznie zarabiać pieniądze, muszą poruszać się według określonych zasad, według których myślą, że rynek będzie się zachowywał, co nie jest niemal. No, nie do końca ma uzasadnienie. To my chcemy postrzegać rynek jako rynek uporządkowany i nasze decyzje uporządkowane. W związku z tym no, staramy się składać zlecenia w jakiś sposób yy, no, przemyślany, taki, który nam daje jakiś edge, jaki, jakąś przewagę statystyczną. W związku z tym yy, no, te korekty jeden do jednego no, działały kiedyś znacznie lepiej, dlatego że Inaczej wyglądało składanie zleceń. Te zlecenia pojawiały się szybciej w karnecie, czyli na taśmie, inaczej szybciej i wolniej się pojawiało, Trzeba wcześniej przemyśleć, i te zlecenia się pojawią, a nie tak jak jest teraz, że ten handel jest bardziej, jakbym powiedział, tu i teraz, ale do tego za chwilę jeszcze wrócimy. Takie podejście do korek jeden do jednego jest szczególnie istotne w przypadku graczy intraday, gdyż no, oni muszą zachowywać, bardzo pilnować się zasad. I teraz wracając do Brysa Gilmura i do Trading Roomu, o tym trochę będzie właśnie w, w tym kursie z geometrii dostępnym na XTB, też od, o uczestnikach tego trading, trading Roomu. To muszę powiedzieć jasno, że miałem przyjemność zobaczyć wielu różnych traderów w akcji, jak rozgrywają. Rynek według metodologii Gilmura. I z, z pełnym przekonaniem muszę powiedzieć, że każdy wnosił coś swojego i robił to nieco inaczej. Takich parę przykładów: Scottmany no Gość, który pamiętam, jak pierwszy raz zagrał, to nie wiedziałem w ogóle, dlaczego zagrał, i nie wiedziałem, co robi. On skończył trade, a ja dopiero zaczynałem dostrzegać powody jego zagrania. On grał 500 kontraktów na na SNP 500, wchodził całą, całą wartością i grał taki setup przełamanie podwójnego denka na zniesieniu 50 albo 61,8. Miejsce charakterystyczne dla ludzi, którzy znają geometrię, stawiają tam zlecenia. On po prostu dostrzegał, gdzie się dostrzegał. Również popyt i podaż. Co jest istotne? Grał to przełamanie po overbalansie, czyli po złamaniu korekty 1 do 1 w danym swingu. I patrzył, i po pojawieniu się tak zwanego sygnału słabości, czyli uderzenia dużej świecy, dużego, duży bar na wzrastającym wolumenie, dużym wolumenie do dołu. I lubił grać te przełamanie podwójnych denek do dołu. Grał tylko do dołu w trendzie, czyli złamanie tych podwójnych denek i grał na spadki. Grając na spadki, prowadził pozycję po wykresie minutowym. Grał pięćsetką, potrafił czekać tydzień, dwa tygodnie na trade, brał trade, wychodził, tydzień go nie było. Takie miał podejście. Inne podejście miała Japonka Sangli, która jako trigger przy korektach 1 do 1 i patrzyła głównie na trigger na 5 minutach, czyli na świeczkę 5-minutową. Przy korektach no, różnych, z różnego interwału, 15-minutowego, czasami, a no, głównie 15-minutowego, czekała na korektę 1 do 1 i trigger w postaci świeczki i czekała do końca. Też miałem przyjemność czasami z nią rozgrywać. No i dla mnie na przykład to była potworna męczarnia wysiedzieć tę świeczkę pięciominutową do końca. Ja już po prostu minutę, po czterech minutach świeczki patrzyłem, że cena mi ucieka, będę musiał stopa rozszerzyć, nie wejdzie mi zdecenie, nie zmieszy się w dwupunktowym stop -losie. A tutaj taki piękny wąs wyciągnięty od dołu, jest doji, 15 sekund później jest cała czerwona świeca do dołu. Przeżywałem straszne rozterki. Bardzo mnie nie nosiło i nie potrafiłem tego wysiedzieć do końca. Było to strasznie trudne dla mnie, a dla niej to było Naturalne, żeby to wyświetlić. Z takich cech charakterystycznych, na przykład Reiner. Reiner grał korekty jeden do jednego, ale używał do tego pewnego rodzaju sezonowości. Zwracał uwagę na pewne przewagi statystyczne wynikające z kalendarzu żydowskiego. I na przykład, tak jak teraz, popatrzymy sobie niedawno mieliśmy święta Kippur i Rozhaszana, i mniej więcej sprzedaż Rozhaszana. Do Jąki Kippur. Yy, dla niego to była sezonowość na spadki, i wtedy szukał grania w tym kierunku. Też inne przykłady z takiej sezonowości, ale bardzo lubił symetrie czasowe. Ja na przykład bardzo lubiłem grać na tak zwany schemat yy, ziemi niczyjej. Ziemi niczyjej, znowuż więcej na ten temat, teraz nie mamy tyle czasu, znajdziecie Państwo w kursie. Yy, myślę, że taką największą Odkryciem dla mnie w trading roomie był Erik. Erik to był gość, który grał jeszcze na parkiecie, był na parkiecie w Stanach. No i on, taką pierwszą uwagę, którą, którą dostałem od niego, to powiedział mi: Szukaj swanych setupów, szukaj polowania na stop loss. Pamiętaj o tym, że ja będąc na picie, muszę kupić kilkadziesiąt tysięcy kontraktów. Muszę to zakumulować, czyli muszę to zrobić w sposób taki, żeby rynek tego nie widział. I to, to, to dla mnie było wielkie odkrycie, jak on zaczął opowiadać o pewnych, ee, o pewnych takich cwanych setapach. Ale z drugiej strony, jak go widziałem w akcji, no to też w zasadzie to jego podejście, kiedy no, miał już swoje lata i miał swoje doświadczenie. On grał dwoma tysiącami kontraktów, ale on akumulował w strefie, w strefie właśnie takich korek jeden do jednego wynikających z wykresu dziennego. Już nie grał w ten sposób, jak zawodowo to robił, ale miał swoje podejście. I to jest jeden ze sposobów, o którym będę mówił w tym kursie. Wydaje mi się, że jest taki właśnie najbardziej adekwatny do tego, co się dzieje na obecnych rynkach. Mówiąc o tych korektach 1 do 1, proszę zwrócić uwagę, to jest wykres teraz z października, mamy 2021 rok i proszę zwrócić uwagę na te korekty 3 punktowa, 3 punktowa, 3, prawie podwójny dołek, 4, potem 4. Wykres minutowy. To się dzieje, to cały czas funkcjonuje. Nie zawsze, ale funkcjonuje. Takie korekty możemy znaleźć również większe. Na przykład korekta, tutaj mamy 14 punktów. 14, 14, 20, można powiedzieć, overbalance, bo to już jest przekroczenie tej korekty, niższy szczyt, przechodzimy w trend spadkowy, korekta wyższego, wyższego stopnia. Czy większe korekty na 15-minutowym wykresie. 34, 34. Czy to jest rzadkość? No nie każda korekta tak funkcjonuje, ale takie się zdarzają. I teraz, czy to jest taki sam edge, jak to było kiedyś, za czasów, kiedy graliśmy w Trading Roomie u Bryce'a Gilmura? No muszę powiedzieć jasno nie. To nie tak samo funkcjonuje. Trzeba zobaczyć inne istotne elementy na wykresie, które nam podpowiadają, że taka korekta ma szansę zadziałać. Patrząc na ten wykres, ten główny edge nie jest w samej korekcie 1 do jednego, Nie jest strukturna, nawet gdyby to był jeden do jednego double drive w układzie geometrycznym, tylko jest w tym barze popytowym, w tym co tutaj widzimy, ten popyt, retest tego bara, pójście po stop lossy, poszukanie płynności. Z głównych elementów w tej chwili na rynku, tak zwany spring w metodologii Wajkofa pod tym popytem, to jest główny edge na tę korektę 1 do 1. I to rzeczywiście pojawiło się 1 do 1, to się pojawia, ale główny element to jest dostrzeganie popytu i podaży na wykresie i łączenie tych elementów. Jak popatrzymy sobie na te korekty 14-punktowe 1 do 1, tutaj. Też tu się pojawia inny edge. Edge wynikający z dwóch elementów. Pierwszy element to poprzednia struktura, czyli trading range, Ja to nazywam pulą na wykresie, czyli kumulacją na wykresie, na stoliku. Rynek zatrzymuje się dokładnie w pozycji tak zwanego LPS. To jest ostatni punkt wsparcia. Z punktu widzenia metodologii z kolei Wajkofa, jest to dobre miejsce, testowanie wsparcia które wcześniej było oporem. I w to wchodzi korekta 1 do 1. A też ważnym argumentem jest dostrzeżenie tego popytu, czyli tego co widać na tym barze. Tutaj ewidentny popyt. I łączenie tych elementów daje nam edge do rozgrywania korekty 1 do 1. I teraz co się zmieniło? No, trzeba sobie jasno powiedzieć, że od czasu kiedy grałem w grumie Prasa Gilmura, wszystkie nastąpiły zmiany strukturalne na rynkach finansowych. Nasze instrumenty, instrument w, którym, w oparciu o który graliśmy, SP500 kontrakt, no powstało mnóstwo różnych instrumentów w oparciu o ten instrument. Na przykład, chociażby możemy zwrócić uwagę na to, że powstał rynek forexowy, który gdzieś tam nastąpiło duże rozdrobnienie. Gdzieś różne transakcje na różnych instrumentach powiązanych, z tym naszym podstawowym instrumentem, no wpływają na ten handel. Na przykład, możemy powiedzieć tutaj o opcjach. Opcje zdominowały rynek kontraktów, jest to rynek większy. Rynek większy, a co za tym idzie? Na przykład, po, pojawia się potrzeba zabezpieczenia pozycji opcyjnych, i pojawia się nagle handel na rynku, nie wynikający z tego wyobrażenia naszego o strukturze wykresu, o o tych wyrafinowanych, wyrafinowanych miejscach, o liczeniu jakichś fal czyli czy liczeniu geometrii, pojawia się brutalna siła popytu i podaży wynikająca z handlu na przykład na innych instrumentach. I w przypadku opcji i rynku S&P 500 opcje są większym rynkiem, w związku z tym yy, te wolumeny bardzo silnie przekładają się yy, na, na, na wykres naszych instrumentów. Zmiany technologiczne. Kiedyś to zupełnie inaczej wyglądał ten handel. Kiedyś patrząc na taśmę, czyli na karnet zleceń, no można było zobaczyć, że na ofertach sprzedaży czy ofertach kupna wisiały naturalne były oferty po kilka tysięcy kontraktów, czasami sześć, dwa tysiące, trzy tysiące kontraktów, sześćset, osiemset, to były naturalne ilości. Teraz jak się patrzy na taśmę, to 100, 200-300 to już są duża ilość. Zmiany technologiczne spowodowały to, że nie ma potrzeby wieszania zleceń z wyprzedzeniem, tylko te zlecenia są płynnie dostarczane w mikrosekundach. Pieniądze są i te zlecenia dochodzą w mikrosekundach. Ja przypomnę, że jak zaczynałem swoją karierę na rynkach finansowych, byłem maklerem na giełdzie papierów wartościowych. Maklerem giełdowym, to klienci biura maklerskiego, klienci wszystkich biur maklerskich musieli zlecenia składać na przykład do godziny 9, a sesja zaczynała się o 11. Przywoziliśmy na dyskietkach te zlecenia do budynku giełdowego, wprowadzaliśmy do systemu. W związku z tym te zlecenia wymagały, no, złożenie ich wymagało pewnych przemyśleń. Gdzie, po jakiej cenie złożymy. No i stąd wydawało się, że mamy kontrolę na rynku. Teraz to wygląda zupełnie inaczej. Teraz wystarczą mikrosekundy, żeby na rynku. Pojawiły się jakieś pieniądze i zlecenia, nawet po tym, jak one z karnetu zostały wybrane. Tak? Mamy zlecenia ukryte, icebergi. To wszystko dzieje się tu i teraz bardzo szybko. Ja to nazywam, mówię, taka finezja, finezja wykresów, finezja geometrii została zastąpiona przez brutalną siłę pieniądza, który szybko chce handlować. Pieniądza, który przede wszystkim szuka płynności, szuka stop stoplosów, i z tego powinniśmy sobie zdawać sprawę. Teraz taka geometria, układy harmoniczne, dla mnie to jest szukanie duchów na wykresie, nic więcej. Chyba, że w jakiś sposób pokrywa to się z czytaniem popytu i podaży, i na to musimy zwrócić uwagę. I teraz rozgrywając korektę 1 do 1, kiedy grać? To nie jest takie pytanie, że widzimy pytanie proste i ocena schematu, setupu. Żeby rozgrywać korektę 1 do 1, to jest. W Punkcie 4. Musimy sobie zadać pytanie, czy kilka pytań w zasadzie. Musimy sobie powiedzieć szczyt, po którym rozgrywamy jeden do jednego, czy była dystrybucja, co tam się wydarzyło, w jakim miejscu jesteśmy. Musimy popatrzeć na charakter spadku w tym Swingu 2. Musimy sobie popatrzeć na miejsce, w którym wypada ta korekta jeden do jednego w całej strukturze. Musimy popatrzeć na sygnał. Czy się pojawia nam sygnał w punkcie 4? Musimy popatrzeć na charakter swingu i porównać na charakter swingu 5 z charakterem swingu 2. Powinniśmy pomówić sobie o punkcie startowym tego całego układu, jak on wygląda w większej przestrzeni. I na kursie dostępnym właśnie w XTB daję Państwu taką checklistę. Checklistę, jak na nią popatrzycie szybko, to widać, że ona jest dość mocno, dość mocno. Rozbudowana i jest tu wiele elementów. Ale żeby rozgrywać korektę jeden do jednego, żeby rozgrywać ją świadomie, i żeby uzyskać jakąś przewagę w tym edge, w tym setupie, to powinniśmy sobie zdawać sprawę z tych wszystkich elementów. Z tych wszystkich elementów. Bliżej o nich w kursie, na, których, na który Państwa serdecznie zapraszam. A na koniec, jeszcze jedna uwaga. Jeżeli mówimy o Samej korekcji jeden do jednego, czy w ogóle analizie technicznej, wolumen, geometria, na podstawie których możemy sobie zbudować strategię, to powinniśmy dodatkowo pamiętać, że to jest tylko jedna, jedna noga tradera. Powinniśmy pamiętać o trójkącie tradera. Tego wszystkiego tutaj możemy się nauczyć: musimy, musimy zbudować swoją strategię, ale do tego musimy Dołączyć odpowiednie elementy zarządzania pieniędzmi, zarządzania emocjami, zarządzania sobą i pomyśleć o swojej psychice, pomyśleć w tym wszystkim o sobie. I tu się pojawia bardzo istotny element, że każdy z nas jest inny i każdy musi tę pracę wykonać dla siebie. Każdy musi to dopasować do swojej psychiki, do swoich możliwości czasowych, do swoich możliwości technicznych. Strategii i analizy możemy się nauczyć. Pozostałe elementy musimy dopasować do siebie i dokładnie tak to wyglądało w Trading Roomie Bryce'a Gilmura. Każdy z uczestników musiał dobrać strategii i te wszystkie elementy pod siebie, dlatego to, co robiliśmy u Bryce'a Gilmura w Trading Roomie, to nie było granie systemowe, to było granie według metodologii, korekty jeden do jednego. Ale każdy z nas robił to samo. Więcej na ten temat w kursie z geometrii, na który serdecznie Państwa zapraszam, tam znajdziecie znacznie więcej informacji. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że kolejny masterclass już będzie możliwość spotkania osobistego. Dziękuję i do usłyszenia.